teraz taki mały vlog. Znajduję się w Grecji, na Rivierze Olimpijskiej, w takiej małej nadmorskiej miejscowości Neipori. Miejsce bardzo urokliwe, jak widać. Niewielka miejscowość, usytuowana nad samym morzem. Piękna, długa plaża, piaszczysta. Jak na ten region to rzadkość, ponieważ większość to są plaże kamieniste. Właściwie same kurorty, restauracje, małe sklepiki, kilka ulic i to wszystko. Ale w zupełności wystarczy, żeby sobie odpocząć. Każda restauracja ma jakieś zadaszone miejsce, tak jak widać, albo pod drzewami, albo pod deszkami, że można było się skryć w cieniu, konsumując. Jednym słowem, piękne miejsce. Warto odwiedzenia. Szczególnie porównanie z naszym polskim Bałtykiem, gdzie nigdy nie wiemy, czy będzie pogoda, a w Grecji jest ponad 300 dni słonecznych w roku, więc właściwie pogodę mamy gwarantowaną od maja do końca września. Są właściwie upały. Jednym słowem, idealne miejsce do wypoczynku. Woda czysta, nie tak jak w naszym pięknym morzu. Czysta. Właściwie na spokojnie można przejrzeć na głębokość około 10 metrów, to może nawet 20. Widać dno. Odpłynęliśmy statkiem wczoraj. Statek zatrzymał się w przystani. Po czym spojrzałem w dół, a w dole po prostu widziałem dno. Co u nas jest praktycznie zupełnie niemożliwe. Bo myślę, że już pół metra poniżej nie widać. Nie mówiąc o 10 czy 20 metrach. A cena, no cóż, cena pobytu zbliżona. Ostatnio polskie morze bardzo podrożało. Właściwie ceny są już podobne. Więc czemu nie odpocząć na przykład w Grecji, zamiast nad Bałtykiem? Ja wiem, że ludzie są przyzwyczajeni, że to jednak nasze polskie, że wspieramy naszą gospodarkę, ale jednak no uważam, że jak na takie warunki, jakie są nad naszym polskim morzem, czyli częsty brak pogody, brudna woda, sinice, cuda nie widzę jednym słowem, to naprawdę nie warto. Po prostu nie warto. Szczególnie, że no ceny w stosunku do takich możliwości są, do takich warunków są po prostu zdecydowanie za wysokie. A teraz podziwiajmy sobie jeszcze te piękne miejsce i za chwileczkę będziemy kończyć. Thank you.